Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o dewaluacji ze strony osoby narcystycznej, klinicznego NPD. Dlaczego to się dzieje, po co to się dzieje, jakie to ma skutki i co z tym zrobić? Także zapraszam Ciebie serdecznie. Będzie to wiedza na podstawie książki profesora Wagnina, książki Kohuta, jak również jednego z ostatnich nagrań profesora Wagnina na temat tego również, jakie są znaki świadczące o tym, że nadchodzi dewaluacja i że ona będzie się pojawiać. Osoby narcystyczne, kiedy szukają intymnego partnera, chcą tak naprawdę cały czas zakończyć proces separacji z matką, który zakończony nie został. Stąd cały czas będą chcieli, żebyś była obu płci to dotyczy, tak? W roli matki, dlatego są wszystkie te fazy, tak? Idealizacja, dewaluacja, odrzucenie i rewers, jeżeli tak właśnie osoba narcystyczna podziała, czyli uda się tej osobie zakończyć proces separacji. Niewielu się to udaje. I skoro matka w pierwszej fazie jest idealna, no to ty też. Tak jak w procesie separacji, indywiduacji, czyli od narodzin do 36 miesiąca, kiedy jest tam powszechny proces również rozszczepienia, gdzie widzimy mamę, opiekuna, który jest w tej roli jako idealnego, czyli dziecko kocha, potem nienawidzi. To jest powszechna kwestia, tylko jak przejdziemy oczywiście przez te fazy i czy rodzic, matka pozwoli nam zakończyć separację. Osoba narcystyczna idzie po ciebie, żeby cię zniszczyć. I o tym również powiem w tym nagraniu, po co i jak to wygląda. Wbrew wszelkim opiniom, osoba narcystyczna nie jest kapryśna w wyborze swojego kolejnego źródła zasilania. Chodzi tylko o to, żebyś była w stanie dawać supply, czyli właśnie uwagę, czyli 4S, o których mówi też profesor Wagnin, czyli supply, service, sex and safety, bezpieczeństwo, 4S. Nic więcej się nie liczy. Oni potrzebują naprawdę tylko tego i tego będą szukać. Jesteś wymiennym źródłem. I to jest ważne, żeby to zapamiętać, kiedy na Twojej drodze stanie osoba narcystyczna, czy były partner, była partnerka. Tylko i wyłącznie potrzebują jednej z tych czterech rzeczy. I oni wiedzą dokładnie, co robią. Nie muszą wiedzieć, że są osobami narcystycznymi. Mogą, nie muszą, ale bardzo dobrze wiedzą, co robią. Mogą nie znać klinicznych nazw, czy nazw, które to tak opisują te wszystkie zjawiska, ale bardzo dobrze wiedzą, w co grają. I kiedy skończą z tobą, kiedy wezmą wszystko to, co chcieli i zakończą na przykład właśnie proces separacji, pójdą po kogoś innego. I nieważne znowu, kim ta osoba będzie. Czy będzie w kategoriach, wiele osób często się zastanawia, to co ta osoba takiego ma, czego ja nie mam, czy jest lepsza, czy jest gorsza. To nie chodzi o to. Ona nie jest ani lepsza, ani gorsza. Jest kolejnym dostawcą energii, kolejnym źródłem. I ta osoba ma wypełnić kolejny raz pustkę, na chwilę chociaż, na tyle, na ile się da osobie narcystycznej, wejść w ten punkt, gdzie jest trauma. I taka jest Twoja rola w tej relacji, taka jest nasza rola. Żadna inna.
I ponieważ osoba narcystyczna, tak jak powiedziałam, chce Ciebie w roli matki i będzie cały czas właśnie dążyć do tego, żebyś był w tej roli i z niej nie wychodził, ponieważ ta osoba potrzebuje odnowić konflikt z matką. Dlaczego? To ona go straumatyzowała, to ona nie pozwoliła odseparować mu się od siebie i dokończyć tego procesu, nie pozwoliła mu się odłączyć. Więc osoba narcystyczna teraz chce ten proces dokończyć i to jest jej główny cel przez całe życie i do końca życia. No i właśnie jak robi to osoba narcystyczna, żeby ten konflikt z matką niedostępną czy depresyjną, narcystyczną, psychopatyczną zakończyć. Najpierw musicie odrzucić i jest to symboliczna separacja i to się dzieje najpierw na poziomie głowy osoby narcystycznej, czyli jest najpierw odrzucany Twój obraz w umyśle osoby narcystycznej i tam jest najpierw właśnie discard, tam jest najpierw odrzucenie, tam. I jeżeli osoba narcystyczna już dokona właśnie tego procesu, czyli odrzuci na poziomie swoim mentalnym snapshota, którego zrobiła w pierwszych sekundach, kiedy Ciebie widziała, czyli Twój obraz, zinternalizowała go i od tego momentu miała tylko i wyłącznie relację z tym obiektem, no to żeby wszystko w miarę i w wielkim skrócie się zgadzało, następować będzie kolejnie dewaluacja obiektu na zewnątrz, czyli Ciebie. Po prostu. I narcyz wraca do tego procesu z 18 miesiąca, 2 latka, gdy właśnie jesteśmy po okresie czy zbliżania się, bo tam jest różnicowanie, tak, i faza ćwiczeń, zbliżania się i później konsolidacji charakteru. Oni nie przechodzą tych faz, oni nie kończą tej separacji, dlatego oni regresują się, wracają do tego okresu 18 tak, miesięcy, 2 latka. I tak jak mówię, powszechne jest tam przechodzenie przez fazę narcyzmu pierwotnego, infantylnego, rozszczepienia. To jest powszechne. My wszyscy tam przechodzimy przez to, tylko nie wszyscy się tam zatrzymujemy. Tak? Kończymy te procesy na przykład tak i idziemy po prostu dalej. Jakie są znaki zbliżającej się dewaluacji, tego, że już zostałaś odrzucona i teraz będzie następować właśnie dewaluacja Ciebie? I o tym właśnie mówił w ostatnim choćby nagraniu sam i chciałabym to po prostu przytoczyć, bo wydaje mi się to bardzo ważne i interesujące, żeby wiedzieć, co się tutaj zadzieje. Następuje ciągła krytyka Ciebie. Czyli już osoba narcystyczna będzie zmierzać do tego, żeby się od Ciebie odseparować. Będzie ciągła krytyka tego, co robisz i tego, co nie robisz, tego, co myślisz, tego, co nie myślisz, tego Twoich wyborów albo braku tych wyborów. Również Twojej przeszłości, na przykład Twojej partnerskiej przeszłości albo Twojego życia seksualnego z przeszłości. Będzie krytykowane również to, co czujesz albo czego nie czujesz, co robisz, czego nie robisz. I tutaj myślę, że jeżeli przez to przechodziliście, to bardzo dobrze wiecie, o czym teraz mówię. Pasywna agresja również nastąpi przed tym, że będziecie mogli się zorientować, że idzie właśnie dewaluacja. Pasywna agresja, czyli na przykład cisza, oddalanie się. Dalej pojawi się też emocjonalna nieobecność i też niedostępność, chłód emocjonalny, unikanie kontaktu, unikanie również rzeczy, które były robione razem. To również zostanie wycofane. Pojawi się patologiczna zazdrość. Tak, osoby narcystyczne są zazdrosne, ale tutaj pojawi się wręcz nasilenie tego. Dochodzi do takich rzeczy, że osoba narcystyczna śledzi na przykład partnera, zakłada podsłuchy, zbiera dowody,
Tak to wygląda i przed właśnie fazą dewaluacji występują również ukryte działania i finansowe, i romantyczne. Tutaj pojawiać się będą na przykład zdrady, czy wszystkie inne rzeczy, które będą po prostu przed Tobą zatajone. Wystąpi również poniżanie wśród innych, wśród bliskich, wśród dzieci, wśród przyjaciół, tego, że coś powiedziałaś głupiego, czy nie tak wyglądasz. Powodem będzie tak naprawdę wszystko. Narzędzie będzie przypadkowe. Chodzi o jedno, o to, żeby ciebie poniżyć. Wstrzymanie seksu, jeżeli występował oczywiście, to będzie jego wycofanie całkowite. Nieufność, która też jest właśnie powiązana choćby z ukrytymi działaniami i z nasileniem się właśnie tej schizoidalnej części. Będzie również na przykład porównywanie ciebie z innymi kobietami czy mężczyznami, po to, żeby sprowokować w tobie celowo zazdrość, upokorzyć cię, sprawić, że poczujesz wstyd i poczucie winy. I z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja tę fazę pamiętam bardzo mocno, jeżeli chodzi właśnie o dewaluację, o upokarzanie, o zdradzanie, o porównywanie ciągłe z innymi kobietami. To występuje przed fazą dewaluacji. To jest celowe umniejszenie nas. Te osoby naprawdę wiedzą, po co to robią. Jaki to ma efekt dla ciebie? No taki, że zostajesz zdezorientowana z tym, co się dzieje. Możesz zadawać sobie pytania, czy zrobiłam coś nie tak, czy mogłam zrobić coś innego, dlaczego jestem tak traktowana. Będziesz wpędzona w stan anhedonii, dysforii, podepresję. Narcyz chce, żebyś właśnie tam trafiła. Zależy tej osobie na tym. Znajdziesz się w miejscu, do którego pozwalasz również się wepchnąć, ale osoba narcystyczna nie zawaha się, żeby cię tam popchnąć, wepchnąć w to miejsce. Jakie? Tam, gdzie stracisz wszystko. Stracisz swoje poczucie własnej wartości, stracisz pewność siebie, stracisz pamięć tego, co kiedyś sprawiało Tobie przyjemność. Nie będzie miało to wtedy najmniejszego znaczenia, bo właśnie utkwisz z tymi pytaniami i ta osoba narcystyczna zostawi Cię tam. Zostawi Cię tam z tymi pytaniami, czy zrobiłaś coś nie tak. Mało tego, jeszcze bardzo będzie zmierzać do tego, żebyś naprawdę zastanawiała się, czy ty nie jesteś tego głównym powodem tej całej dewaluacji, która tak naprawdę, jak widzisz, odbywała się po części poza tobą, w umyśle osoby narcystycznej, w fantazji, która ta osoba utworzyła od momentu, kiedy ciebie zobaczyła i stwierdziła, to jest dobra osoba do tego, żeby być moim nowym dostawcą, moim nowym źródłem zasilania. Biorę. I to trzeba dlatego pamiętać, że nie masz dostępu do tego procesu, ponieważ osoba narcystyczna robi to przede wszystkim od środka siebie. Zrobi to wszystko, żeby pokazać Tobie, jak słaba, głupia, naiwna, łatwowierna jesteś. I może wydawać się to czasami wręcz nieprawdopodobne, ale to jest cel, żeby móc się odseparować z matką, która nie pozwoliła na to w przeszłości, w bardzo młodym wieku osoby narcystycznej. Ta osoba z tak NPD potrzebuje, żebyś zawiodła. Potrzebuje, żebyś przewróciła się i leżała, i jak najdłużej nie wstawała, albo w ogóle nawet nie wstawała. Chcę, żebyś zaczęła wątpić w postrzeganie rzeczywistości.
w percepcję postrzegania rzeczywistości swoimi oczami. Chce tego, tak. I jest zmuszony również narcyz przez swoją dynamikę właśnie wewnętrzną do zrobienia tego z różnych właśnie powodów, te, które również tutaj wymieniłam. I jest to bolesny proces, jak widzisz, i dla Ciebie, jeżeli znasz ten proces, i dla osoby narcystycznej z różnych powodów. Ale tak to właśnie wygląda. Jesteś symbolem tylko i wyłącznie separacji od matki dla osoby narcystycznej. Nikim więcej. I nigdy nie będziesz tak mogła doświadczyć zdrowej relacji z tą osobą albo doświadczyć miłości. Nie. Mitem jest, że osoba narcystyczna jest w stanie pokochać partnera. Nawet będąc na terapii. Jest to po prostu niemożliwe. I co z tym też można oczywiście zrobić? Po takiej dewaluacji Ty musisz się zająć sobą. Nie tą osobą. Sobą. Odseparować się przede wszystkim często i fizycznie, ale też klinicznie. Od głosu choćby tej osoby, która bierze na Ciebie monopol i jest głównym głosem w Twojej głowie, głównym krytykiem. Zawłaszcza Ciebie. I jak to zrobić? Przede wszystkim pracować właśnie z podosobowościami. Ja akurat stosuję system wewnętrznej rodziny, ale tam, gdzie jesteś w terapii i jak pracujesz, czy to jest terapia części, czy właśnie IFS, czy jakkolwiek to wygląda u Ciebie. Chodzi o to, żeby nie słuchać tego głosu, blokować go, nie wchodzić z nim w dialog, wyciszać go na tyle, na ile się da. Po co? Po to, żeby zrobić miejsce właśnie na Twój autentyczny głos, który jest tam. On jest stłumiony, on jest gdzieś tam z tyłu, przez to, że głos osoby narcystycznej jest tutaj pierwszy. I ważne jest, żeby dokumentować wtedy ten proces. Czy nagrywać, czy zapisywać na przykład to, co się dzieje, jak do Ciebie ten głos mówi, co do Ciebie mówi. I eliminować go. Jest to, uważam, bardzo trudny proces i w pewnym momencie pojawia się też w nim bardzo ogromna samotność, bo ten głos będzie też wyciszany i w tej ciszy właśnie będzie pojawiać się Twój autentyczny głos, będą się przypominać zdania tego, co lubisz, będzie powoli to wszystko wracać, ale towarzyszy temu ogromna samotność i z własnego doświadczenia ja mówię, że ja nie potrafiłam przejść tego etapu sama, potrafiłam dopiero po pewnym czasie faktycznie to zrobić, ale na początek potrzebowałam wsparcia, bo eliminując ten głos, działo się właśnie to, że dochodzi do nas ogromna samotność, kiedy wracasz do siebie. Dlatego wróć do siebie, jeżeli wiesz już, o co chodzi i temat narcyzmu nie jest związany z Twoją pracą, nie oglądaj nagrań, jeżeli już wiesz, o co chodzi, a zajmij się procesem powrotu do siebie. Tak, fajnie jest, kiedy większość ludzi wie, o co chodzi, co może się wydarzyć, ale też z drugiej strony, kiedy nie jest to używane czy tak nadużywane, powiedzmy, diagnozowanie innych ludzi. Ale jeżeli już wiesz, to wróć do siebie. Wróć do swojego wewnętrznego dziecka, do swojej wewnętrznej rodziny, do części dziecięcych. Zajmij się nimi niż osobą narcystyczną. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.